Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak naprawdę na najpiękniejszej uroczystości szkolnej, na opasowaniu naszych pierwszaków. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności przywitam naszych bohaterów naszej dzisiejszej uroczystości. Witamy klasy pierwszej. Witamy bardzo serdecznie rodziców uczniów klas pierwszych. Babcie, dziadków, wujków, ciocie, rodzeństwo. Też, że tak powiem, stanowi społeczność szkoły. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że zaproszenie na naszą dzisiejszą uroczystość przyjęła Pani Ewa Draus, radna Sejmiku Wojewódzkiego. Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie Pana Starostę Powiatu Kolbrzymskiego, Pana Józefa Kapisza. Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo, 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 bardzo serdecznie Pana Burmistrza Kolbrzyma i Pana Jana Zubę. Witamy bardzo serdecznie Panią Dorotę Frankiewicz, dyrektora poradni naszej, witamy przewodniczącego Rady Rodziców Pana Janusza Haraka. Witamy wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie wychowawczynię, bo muszę Państwu powiedzieć, że czas przed pasowaniem był bardzo gorącym czasem. Tak naprawdę. Bardzo serdecznie witam. Oddaję mikrofon naszej młodszej młodzieży. Proszę bardzo. Drodzy Wasi przyjaciele, od 3 września tworzycie razem z nami szkolną rodzinę. Dzisiaj Wasz wielki dzień. Ślubowanie i pasowanie na ucznia. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma obowiązki, które powinien solidnie wykonywać. Naszym obowiązkiem jest pilna nauka. Do niej wprowadzą Was nauczyciele. W trakcie ślubowania będziecie zobowiązywać się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku do nauczycieli i miłości ojczyzny. Po złożeniu ślubowania będziecie pasowani na ucznia. Użyję swej czarodziejskiej mocy.
Zabieram was do krainy muzycznej. Chciałabym się przekonać, czy umiecie śpiewać piosenki. Jest nie zamierzam się z
pszczół. Udowodnienie. Widzę, że umiecie pięknie śpiewać. Otrzymacie więc ode mnie symbol muzyki, klucz wiolinowy. Udowodniliście, że w szkole będziecie się pilnie uczyć. Dostaniecie ode mnie symbol mądrości, sowę. Uważam, że dzieci rzeczywiście pokazały, co potrafią. Wykazały się ogromnymi umiejętnościami i wiedzą. Czy mogą być już przyjęte do społeczności uczniowskiej? Zadecyduje czarna wróżka. Czarna wróżka? Czy możemy pasować dzieci na uczniów? No dobrze, ale musicie mi obiecać, że już nigdy nie zapomnicie mnie zaprosić.
Prosimy o zabranie głosu przewodniczącej samorządu uczniowskiego. Dzisiaj staliście się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. Jako przedstawiciel samorządu uczniowskiego w imieniu całej społeczności uczniowskiej serdecznie witam Was, drodzy pierwszoklasiści, w naszej szkolnej rodzinie. Nasza szkoła szeroko otwiera dla Was swoje drzwi, a my, starsi koledzy i koleżanki, otwieramy serca przed Wami. Dołączcie do nas i czujcie się z nami jak najlepiej. Przyjaźń, radość, swój uśmiech pomoże Wam pokonać każdą przeszkodę. My służymy Wam zawsze pomocą. Życzymy Wam, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał wspaniałych przygód z nauką oraz na radość zdobyć w towarzystwie przyjaciół. Na ręce wychowawców przekazujemy Wam szkolne tarcze, które mamy nadzieję, z dumą będziecie nosić oraz nieco słodkości dla dobrego humoru. Prosimy o zabranie głosu. Będą się tarcze do piękny prezent. Moi drodzy, to ja Wam gratuluję. Brawo! Gratuluję, zdaliście w super egzamin. Jesteście pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. A Państwu, rodzicom, serdecznie dziękuję, że wybraliście naszą szkołę. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nas zadowoleni, a my dołożymy wszelkie starań, aby Państwa dzieci doskonale kształciły się w naszej szkole. Dziękuję bardzo serdecznie. Brawa dla naszych miłych uczniów.